Cześć, jest wielki dzień, bo dzisiaj odbieram swój nowy samochód z salonu. Jak pewnie wiecie, do tej pory jeździłem Porsche, kupiłem następne, ale to nie jest mój docelowy samochód. Kolega dał mi się przyjechać na Lamborghini Urus i powiedziałem sobie, nie, ja muszę kupić ten samochód i właśnie to zrobiłem, więc dzisiaj jest wielki dzień, odbieram swój samochód i w tym filmie chciałem Wam powiedzieć nie tylko o tym samochodzie, ale o tym, jakie ja mam podejście do majątku, do samochodów, do eksploatacji samochodów i dlaczego zdecydowałem się kupić tak drogie auto. Także zapraszam Was do oglądania tego filmu. No i właśnie dojechaliśmy do salonu. Ciekawe, czy już samochód jest gotowy do odbioru. Czekałem na to auto tylko 8 miesięcy. Dostałem samochód o miesiąc, półtorej wcześniej niż się tego spodziewałem, niż miałem zakontraktowane w umowie. I bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Więc pomysł na ten samochód wziął się stąd, że w tamtym roku byłem na rajdzie samochodowym, gdzie kolega dał mi się przejechać właśnie Lamborghini Urus. I ja po prostu jak zobaczyłem ten samochód, poczułem go, przejechałem się z nim kilkadziesiąt kilometrów, powiedziałem sobie, nie, ja go muszę mieć. I co się stało? Następnego dnia miałem wypadek, skasowałem sobie Panamerę i życie nie mogło mi dać innej wskazówki, że ja muszę kupić ten samochód. To była po prostu jak wskazówka od życia, żebym kupił ten samochód. I tak się właśnie zakochałem. Myślałem jeszcze 2 miesiące, zastanawiałem się, czy warto, czy powinienem, czy mnie stać na to, czy to jest dobry moment, żeby kupować taki samochód. I podjąłem decyzję, zamówiłem go we wrześniu tamtego roku. I dzisiaj mamy maj, 18 maja. I dzisiaj odbieram ten samochód z salonu, bo jest gotowy, czeka na mnie. Dlaczego kupiłem samochód kilka razy droższy niż Porsche, czyli za taki jeden Urus mogę sobie kupić parę Panamer, to o tym jeszcze będę mówił, ale ile kosztował ten samochód, no niestety nie mogę się z Wami podzielić, bo obowiązuje mi klauzula poufności, natomiast mogę Wam powiedzieć, że taki samochód dzisiaj są sprzedawcy, którzy oferują za blisko 2 miliony złotych, można kupić taki samochód od kogoś, kto go kupił i go sprzedaje dalej, te samochody są dzisiaj bardzo, bardzo drogie, nawet używane samochody dwuletnie potrafią kosztować powyżej 1 700 000. Także to są drogie auta, ale moim zdaniem warto. Jak w ogóle taki samochód przetestować? To nie wygląda to trochę tak jak w normalnym salonie, że się idzie i się umawia na jazdę. Ja zanim tam pojechałem, byłem już zarekomendowany przez swojego kolegę, który właśnie tamten samochód kupił, bo jazda w Lamborghini wygląda tak, że mogą Ci przywieźć ten samochód w każde miejsce w Polsce. Natomiast to nie jest tak, że każdej osobie, która zadzwoni i powie, chce się przejechać, chce sobie powiedzieć, że taki samochód przywiozą, tak? Więc ja byłem tam zautoryzowany, byłem zarekomendowany, więc przywieźli mi ten samochód do Lublina na 2 dni. Mogłem go sobie sprawdzić, przetestować i sobie nim po prostu pojeździć, zobaczyć, czy ten samochód jest dla mnie. I co się okazuje, że bardziej opłaca się ten samochód przywieźć na lawecie, bo koszt lawety jest mniejszy niż koszt jazdy tym samochodem, nawet nie licząc paliwa, ponieważ eksploatacja tego samochodu jest tak droga i zmiana przebiegu tego samochodu zmniejsza jego wartość dużo, dużo bardziej niż koszt przewiezienia go lawetą. Więc można powiedzieć, że wożenie tego samochodu na lawecie jest dużo tańsze niż jazda nim po prostu po Polsce. Więc można powiedzieć, że ja kiedyś sobie liczyłem, że utrata wartości i jazda tym samochodem z Lublina do Szczecina kosztuje paręnaście tysięcy złotych. Więc taniej by było go przewieźć na lawecie, ale nie po to się kupuje ten samochód, żeby nim jeździć na lawecie. I dlaczego akurat tak drogie auto? Dlaczego akurat się zdecydowałem? I musicie wiedzieć, że ja jestem osobą dosyć oszczędną i osobą, która więcej zarabia niż wydaje. I tak było zawsze. Czyli ja mam naprawdę problem z wydawaniem. Wielu przedsiębiorców też to ma. Czyli łatwiej i dużo mi się zarabia pieniądze, niż się te pieniądze przepala, wydaje i konsumuje. Więc ja naprawdę jestem osobą, która jest znacznie takim saverem i raczej patrzy na złotówkę z 2-3 stron, zanim ją wyda. I pamiętam, jak kupowałem pierwsze Porsche parę lat temu. Naprawdę. Myślałem o tym 2 lata, zanim podjąłem tę decyzję. Miałem wiele marzeń, ale prawdziwe to Porsche. Jestem pewny, że za rok to na pewno to zdążę. Wychodzę na weekend, no i zbieram te tysiące. Nie wiem, czy cokolwiek jeszcze dla mnie jest istotne. Oh! Miałem w głowie mnóstwo negatywnych przekonań, że ten samochód jest za drogi, że co powiedzą o tym ludzie, że będą na mnie wytykać palcami, że pewnie będą mówili, że pewnie mam, nie wiem, ktoś mi kupił ten samochód, może tata, może ktoś mi ten samochód podarował, albo pewnie mam z jakichś nielegalnych interesów, albo cokolwiek, tak? Albo moi pracownicy pomyślą sobie, że
to ich kosztem, że przez to, że im mogliby zarabiać więcej, gdybym jako nie kupił tego samochodu. Więc oczywiście miałem takie negatywne przekonania i musiałem nad tym pracować, mentalnie po prostu się do tego przyzwyczajać. I powiem Wam, że najtrudniej było kupić pierwszy luksusowy samochód. Czyli najtrudniej by było kupić Panamerę, wydać te paręset tysięcy złotych, ale jak już kupiłem go i zobaczyłem, że nic się za tym nie kryje, za tym rogiem nie ma niczego złego. Są ludzie, którzy są tylko w większości pozytywnie nastawieni do Ciebie, do tego, że udaje Ci się w życiu, że osiągasz sukces, więc jakby co moje przekonania się totalnie zmieniły i dlatego sobie pozwoliłem na to, bo wiem, że otaczają mnie ludzie, którzy wspierają mnie w tym, co robię, którzy kibicują mi i którzy nie są zawiśni, zazdrośni o to, co mam, o to, że mi się powodzi w życiu. Dlaczego kupiłem takie auto? Dlaczego nie kupiłem tańszego samochodu, który też by było dobrze? Bo ten samochód, czyli Porsche Cayenne dzisiaj, uważam, że technicznie i spełnia wszystkie oczekiwania, które mam. Jeździ super, prowadzi się super, ma moc odpowiednią, dla mnie nawet większą niż potrzebuję. Natomiast dlaczego kupiłem ten samochód? Ja uważam, że wyznaję taką zasadę nie od zawsze, ale od niedawna, że w życiu trzeba siebie nagrodzić. I to jest, uważam, że ten samochód, to Lamborghini Urus, to jest nagroda za paręnaście lat mojej ciężkiej pracy i uważam, że sami siebie też trzeba nagradzać. Nie tylko i wyłącznie zbierać, sejwować te pieniądze i jakby oszczędzać i magazynować, tylko życie mamy jedno, żyjemy bardzo krótko na tym świecie, na tej planecie. Ja oczywiście kupiłem ten samochód, bo mnie na to stać i też chciałem Wam powiedzieć, kiedy jest taki moment według mnie, żeby kupić sobie taki samochód, bo ktoś powie, Jezu, to jest bardzo drogi samochód, to jest za drogi samochód, to jest niegodziwie drogi samochód, ale kwestia jest taka, ile się zarabia, bo jedna osoba może powiedzieć, że kupowanie samochodu za 100 tysięcy może być za drogie, może być niepotrzebne, może być zbyteczne, ale pytanie, ile się zarabia. I moim zdaniem takim granicą, którą sobie trzeba postawić, to jest to, żeby kupować samochód, który jest o wartości nie większej niż połowa Twojej rocznej pensji. Czyli jeżeli zarabiasz 100 tysięcy rocznie, to powinieneś kupić samochód nie droższy moim zdaniem niż 50 tysięcy. Jeżeli zarabiasz 500 000 rocznie, to jest jakieś 40 tysięcy złotych, to kupuj sobie samochód nie droższy niż te 250 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. I to jest taka granica, która uważam, że niezależnie czy zarabiasz mało czy dużo, zawsze będzie adekwatna. I bo są ludzie, którzy na przykład zarabiają, nie wiem, 4 tysiące miesięcznie, 3 tysiące miesięcznie i kupują samochody droższe od mojego, ale droższe w proporcji. Czyli na przykład zarabiają 4 tysiące, a kupują samochód za 80 tysięcy w leasingu na 8 lat i generalnie jakby stracili pracę, stracili biznes, im się posypał, to generalnie są w czarnej D. To jak się kupuje samochody, to już zależy od indywidualnej sytuacji biznesowej, czy podatkowej, czy spółki. I teraz nie ma takiej zasady, która jest, bym powiedział, uniwersalna. Ja akurat ten samochód kupiłem za gotówkę, czyli za środki własne pochodzące z mojego biznesu. Gratuluję, stał się Pan właścicielem Lamborghini Urus. I tak super. Naprawdę jest Pan jednym z nich, który faktycznie stał się właścicielem, a nie że leasing stał się właścicielem. Tak. Nigdy bym nie kupił tego samochodu, gdybym nie miał na niego pieniędzy, czyli gdybym nie zarobił tyle wcześniej, gdybym nie miał takich zysków, bo ja nie uważam, że trzeba kupować samochody w sposób, który jest za przyszłe zyski, czyli nie zrobiłbym tego tak, że o, idzie mi biznes i prawdopodobnie będzie mi szedł dalej, dlatego go kupię, bo jak mi będzie szedł, to sobie go spłacę i wezmę go sobie w leasing, w kredyt, cokolwiek. Nie. Ja go kupiłem za zyski z lat poprzednich, jako nagrodę za moją ciężką pracę, a nie na takiej zasadzie, że będę miał kiedyś zarobię, kiedyś go odkupię i tak dalej. Czyli nie kupiłem go na prognozie przyszłości, kupiłem go za to, co miałem wcześniej. Więc ja uważam, że to jest słuszne. I tak samo było z moim pierwszym samochodem, drugim, trzecim, czwartym, piątym. Moim pierwszym samochodem, który kupiłem za wieku 17 lat i zarejestrowałem go na moją siostrę, bo jeszcze byłem niepełnoletni, nie mogłem go zarejestrować na siebie, to był Hyundai Pony. To był taki czerwony Hyundai Pony, 92 rocznik, w hatchbacku. Miał silnik chyba 1.3 czy 1.4 i to był najlepszy samochód na świecie. Miałem go już zanim zdałem prawo jazdy. Czyli jako młody chłopak dorabiałem sobie, pracowałem, oszczędzałem pieniądze i za kilka tysięcy złotych oszczędności, które miałem i nikt mi ich nie dał, tylko sam własną pracą je zarobiłem. Kupiłem sobie swój pierwszy samochód, Hyundai Pony i naprawdę jestem z tego powodu dumny, bo moje życie jako 18-19-latka było dużo fajniejsze i mogłem wszędzie pojechać. Jeździłem do szkoły, miałem czasami, to nie był super samochód, ale
miałem czasem lepszy samochód niż moi nauczyciele, którzy mnie uczyli w szkole średniej w ekonomiku, także to było fajne. Natomiast kolejnym samochodem, miałem samochody służbowe, bo wtedy już w wieku 19 lat poszedłem do pracy i tam dostawałem samochody służbowe. Miałem pierwszy samochód służbowy, to miałem Fiat 600 z kratką. Oczywiście najlepszy samochód to jest służbowy. Później dostałem trochę lepszy samochód, popracowałem parę miesięcy, już taki, wiecie, bardziej wypasiony, czyli Fiat Panda, też z kratką i z gazem oczywiście. A już później dostałem Skodę Fabię, w kolejnej pracy dostałem Astra 2 w kombi, taką całą obklejoną żółtą z takimi cukierkami Zazole, bo byłem przedstawicielem handlowym firmy Mieszko i sprzedawałem takie cukierki Zazole. To był bardzo dobry samochód i ja nie wiem, jak to było, ale on wciskałem mu pedał na maksa i on palił 4 litry w trasie, także nie wiem, jak to było w ogóle, że on tak mało palił, ale on był najlepszy, bo był służbowy, nic mnie nie interesowało, wymiany, serwis i tak dalej. Natomiast jak rzuciłem pracę i poszedłem do nieruchomości, musiałem sobie kupić własny samochód i za część oszczędności, bo tam za paręnaście tysięcy, chyba 16, z mojej pracy na etacie, z pieniędzy, które miałem na własny biznes, kupiłem Renault Laguna 2, królowa serwisów, psuła się często, jak mówią. Założyłem sobie do niej gaz, żeby był ekonomiczniejszy i pamiętam, przejechałem nią naprawdę wiele tysięcy kilometrów, nawet byłem w nią w Anglii. I dopiero po 2 latach prowadzenia biznesu, kiedy już miałem za sobą wiele, dziesiątki tysięcy zarobionych środków, dopiero wtedy zdecydowałem się na zakup samochodu. Takiego już bardziej luksusowego i bardziej takiego, który był dla mnie nie samochodem roboczym, a samochodem, który jest pewną nagrodą. I moim pierwszym samochodem to był, pamiętam, Audi A6, model C6 bodajże, taki już okrągły. To był 2006 rok i pamiętam, kupiłem go wprowadzonego z Niemiec i pamiętam, jak dziś kosztował on 45 tysięcy, tyle co wychodził mi zysk z któregoś tam flipa. I powiedziałem sobie, dobra, skoro ja zarabiam tyle na jednym flipie, to stać mnie na to po którymś tam flipie z kolei, żeby kupić sobie samochód właśnie za jednego flipa. I pamiętam, kupiłem taki samochód za 45 tysięcy, kupiłem go za gotówkę i no, jeździłem nim chyba około 2 lata czy półtorej roku. No i biznes szedł dobrze, więc pomyślałem, że po 2 latach zmienię ten samochód, kupię kolejny. I kolejnym moim samochodem było Audi A4, czyli już jakby mniejszy samochód, natomiast on był dużo lepszy, bo był dużo już technologicznie nowszy, bo on był 2010 rok. To było już B8 bodajże, Audi A4 B8. I to był samochód, który no, nie miał tam, nie wiem, manualnej automatu i skóry, ale już był technologicznie lepszy, fajniejszy, nowocześniejszy i też mi się nim super jeździło. Bo te niemieckie samochody mają coś takiego, że one są dobrze spasowane, sprecyzowane i po prostu jestem fanem niemieckiej motoryzacji. I dopiero go sprzedałem też po 2 latach, czy po 3. I kupiłem sobie wtedy już taki dużo droższy samochód, bo kupiłem sobie już Infiniti FX. I to Infiniti już było SUV-em, było już dużym samochodem. Być może znacie Infiniti właśnie z Business Riderów, gdzie nagrywałem tam swoje pierwsze Business Ridery. Ja go kupiłem, bo mi się mega podobał z wyglądu. I to jest tak trochę, popełniłem błąd, że nie sprawdziłem samochodu, nie przetestowałem, czy mi się pasuje, bo on był piękny, on był no naprawdę wielki, masywny i ładny, ale słabo się nim prowadziło, bo miał duże 21-calowe opony i koła, natomiast był słaby, jeżeli chodzi o zawieszenie, bo każdy dół to wyrywało po prostu kierownicę. I naprawdę miał moc, był wygodny, natomiast zawieszenie było do bani. I jeździłem nim około 2-3 lat i po 3 latach dlatego sprzedałem. I wtedy dojrzewała we mnie myśl, żeby kupić naprawdę luksusowy samochód i kupić po prostu Porsche. I pamiętam, ja od Porsche Panamera myślałem, zanim jeszcze ona wyszła, marzyłem o niej. I od 2015 końcówkę roku, czy 2017 roku, o nim myślałem i dopiero zamówiłem go w lutym 2017 roku i zamówiłem go przez jakiegoś tam handlarza, który był takim, wiecie, pośrednikiem, brokerem, no i on mnie oszukał, na szczęście miał do pieniądze, zaliczkę i wiem, że na samochód tutaj czekało prawie 8 miesięcy. Na szczęście udało mi się znaleźć we Wrocławiu, że dealer zamówił na stok taki sam samochód, jaki ja chcę. Jedyne, co mogłem zrobić, to sobie zmienić po prostu konfigurację środka i sobie tam go skonfigurowałem i za 2 miesiące miałem już swoje Porsche, odbierałem je w grudniu i pamiętam, że to wydarzenie wtedy było dla mnie o wiele bardziej takie emocjonalne niż to dzisiejsze, bo ja się dzisiaj bardzo cieszę, bardzo jaram tym samochodem, natomiast
trochę już dzisiaj jestem nasycony i trochę się znajdziłem tymi sportowymi samochodami różnymi, więc to już nie jest dzisiaj dla mnie aż takie wielkie emocje, jak były wtedy, kiedy odbierałem swoje pierwsze Porsche. Naprawdę, ja byłem z niego mega zadowolony i uważam, że spośród samochodów, którymi jeździłem, to ta Panamera była najlepszym samochodem, najbardziej praktycznym i nawet oceniam jej lepiej niż to Porsche Cayenne, bo mam taki sentyment, że on naprawdę jechał przyklejony do drogi, mógł osiągnąć dużą prędkość oczywiście przepisowo. Mogę wam powiedzieć w tajemnicy, że jeździł 30 km więcej niż miał opisane VMAX, także ja, ale ja nic sam przed nim nie dłubałem. A co w tym samochodzie jest pod maską? Tutaj mamy 4-litrowy silnik z dwoma turbinami o mocy aż 650 koni. Ten samochód rozpędza się do setki w 3,6 sekundy. To jest najszybszy SUV na świecie. Ja celowo zamówiłem czarny samochód w kolorze czarnym, ponieważ czarny samochód najlepiej się okleja. Ja lubię zmianę, lubię zmieniać kolory. Pierwszym kolorem, który chciałem wybrać, jest kolor żółty. I jak Lambo, to tylko i wyłącznie kolor żółty. Dlatego zamówiłem czarny i od razu, tydzień po tym, jak odebrałem samochód, zostawiłem go na oklejeniu, tak żeby zmienić swój kolor. Zobaczcie, jak to wyszło. Pięknie, super się mieni, dziękuję.